Boniek dobił mnie, połączając siły z Golbą. Jemu chodziło, żeby mnie zagroził, że był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. A ty miał interes, żeby być prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. I dlatego uruchomił maszynę, jeśli mogę powiedzieć, prokuratorską, policyjną, swojego ministra Ziobrę, jak również wiceministra Warchowa. I wszyscy, którzy wzięli w tym udział, awansowali i bardzo wysoko. I to będzie druga książka. Jeżeli nawet ja nie zdążę jej napisać, to złożyłem dokumenty. Jest tego 7200 stron, które pokażę się, że któryś dziennikarz sięgnie po to i będzie miał to, jak ktoś to zobaczył, to jest scenariusz na film. Bardzo dobry.